Siemanko, kolejny miesiąc, jakim jest lipiec, właśnie dobiegł końca. Dlatego postanowiłem zebrać wszystkie ważne wydarzenia ze świata Minecrafta, które w tym okresie miały miejsce i przedstawić wam je wszystkie w tym materiale. Już na wstępie zostaw łapkę w górę i suba na kanale, a ja zapraszam was wszystkich do oglądania. Siódmego lipca na kanał YouTube Minecrafta został przesłany odcinek z serii Spawn Point Stories, który przedstawia niesamowicie śmiesznego pranka z kurami. 11 lipca pojawiła się aktualizacja 1.20.10 dla Minecraft Bedrock, która dodała czołganie i tak zwaną funkcję niskiego kucania. 12 lipca została wydana nowa wersja Minecraft Preview 1.20.20.21, która m.in. zaktualizowała czas niszczenia 108 bloków. 14 lipca na kanał YouTube Minecrafta został przesłany kolejny, niesamowity odcinek z serii The Great Wild, który opowiada o bujnych jaskiniach. Naprawdę warto go obejrzeć. 18 lipca pojawiła się nowa wersja poprawkowa dla Minecrafta Bedrock o numeracji 1.20.12. 20 lipca została wydana kolejna wersja preview 1.20.20.22, która dodała czołganie do zwykłej rozgrywki. 24 lipca pojawiła się kolejna wersja poprawkowa dla Minecrafta Bedrock o numeracji 1.20.13. Była ona dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS. Warto również wspomnieć, że 25 lipca został rozwiązany błąd, przez który zniżki u wieśniaków mogły się kumulować. 26 lipca została wydana ostatnia w tym miesiącu wersja preview o numeracji 1.20.20.23. Niestety poprawiła ona tylko jeden błąd i usunęła kilka awarii. 27 lipca otrzymaliśmy krótkie wideo przedstawiające działającą sakiewkę na Bedrocku podczas korzystania z ekranu dotykowego. 28 lipca na kanale YouTube Minecrafta pojawił się kolejny słaby odcinek z serii Spawn Point Stories, który przedstawiał sprawę sądową dotyczącą kradzieży łóżka. Co mogę powiedzieć o tym miesiącu? Na ten moment lipiec według mnie jest najgorszy ze wszystkich miesięcy w 2023 roku, oczywiście pod względem minecraftowych wydarzeń. Dlatego przyznaję mu powalającą i niesamowicie naciąganą ocenę. Koniecznie napisz w komentarzu, na jaką ocenę u ciebie zasłużył sobie ten miesiąc. A jeśli podsumowanie miesiąca ci się spodobało, to zostaw proszę łapkę w górę i suba. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się i cześć!